Ale to co, to mój syn uderzył cię tak bez przyczyny? Widocznie sobie zasłużyłaś. A poza tym, stało ci się coś? Umarłaś z tego powodu? To przez ciebie się zaczęło pieprzyć w tym małżeństwie. I to ty jesteś temu wszystkiemu winna. Przez ciebie mój syn zaczął pić. Zobacz. Zobacz, do jakiego stanu go doprowadziłaś. Nie zrozum mnie źle, ale jak dla mnie, to ty nie jesteś wystarczająco dobra dla mojego syna. I myślałem, że będę bardzo szczery aż do bólu, że po prostu znajdzie kogoś lepszego od ciebie. A ja wiem, dlaczego wy nie macie dzieci. Z tobą coś jest nie tak. Ja wiedziałem to od początku, tylko o tym nie mówiłem. U nas w rodzinie jakoś nikt nie miał problemów z płodnością i powinnaś pójść do lekarza, bo mój syn jest na pewno zdrowy. Zobacz, jaki on jest porządny. Ja nie chcę być niemiły, ale naprawdę powinnaś się od niego uczyć. Synu mój kochany, czuję się taki samotny. Dlaczego już nie spędzasz z nami tyle czasu, co kiedyś? Ciągle tylko żona i żona. A gdzie w tym wszystkim miejsce dla swojego ukochanego ojca? Myślę, że twoja żona powinna bardziej mnie słuchać niż ciebie. Ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze. I pamiętaj, że ja chcę dla ciebie zawsze jak najlepiej. Z całego serduszka. Nie rób tak. To naprawdę źle wpłynie na dzieci. Powinieneś robić to, co ja ci mówię. W końcu to ja cię wychowałem. Naprawdę musisz nosić takie rzeczy? Moje dziecko nigdy by się tak nie ubrało. Moja druga synowa była zawsze bardziej odpowiedzialna i dbała o mnie. Wiesz co? Twoja żona nigdy nie będzie taka, jak myślisz. Myślę, że powinieneś to zakończyć. Nic z tego nie będzie.